Moi drodzy, to jest najlepsza metoda, żeby sobie farmić te diamenty w Pet Simulator X i ten użytkownik, ten Sevajasz chyba, link w opisie znajdziecie do tego filmu, opracował taką metodę i słuchajcie, wystarczy, że musicie grać na normalu i mieć team petów, słuchajcie, pójdziecie do Axelot Cave i niszczycie tę skrzynię i zobaczcie sobie. Z tych lootbagów, oczywiście pety musicie mieć na enchant, słuchajcie, Diamond 5 albo Royalty, słuchajcie, jak widzicie. On tu ma hardkorowe pety zwykłe z tym enchantem. I co ciekawe, warto też zaznaczyć, że najlepszy motyw jest, jak wasza skrzynka zostanie, ten chest zostanie zniszczony w ciągu 40 sekund, to wtedy największą ilość lootbagów dostajecie. Więc musicie wasz team złożyć tak, żeby w 40 sekund plus minus niszczył jednego chesta. Wtedy dostajecie największą ilość lootbagów, pamiętając o tym, że wasze pety muszą mieć enchant. Najlepiej royalty. Jak sobie widzicie, w godzinę nazbierał 11 milionów gemów, więc jest to całkiem niezły rezultat. Oczywiście najlepsza metoda to i tak tradowanie petów, moim zdaniem.